Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz z Reddit Hub. Chciałem Was zaprosić na pierwszy odcinek na naszym nowo powstałym kanale na YouTube. Zajmiemy się dzisiaj przedstawieniem bądź też zaprezentowaniem naszej hodowli, także zapraszam serdecznie. Jeszcze tak pokrótce, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek opowiadać o naszej hodowli, powiem tylko, że nasz team składa się z trzech osób, mianowicie jestem to ja, Filip oraz Żaneta. Każdy jest od czegoś, razem się uzupełniamy. Tworzymy duży profil na TikToku, który ma 1,4 miliona obserwujących. Padliśmy po prostu na pomysł, żeby otworzyć kanał na YouTubie, gdyż na TikToku nie za bardzo da się tworzyć długie, merytoryczne materiały, w związku z czym oto jesteśmy i mam nadzieję, że razem stworzymy coś fajnego. Także zaczynamy. Będę kręcił w tej chwili spowa. Pokój, w którym się znajdujemy, jest to pokój stricte taki rozrodczy z dorosłymi samicami. Pokażę Wam tutaj kilka samiczek, które znajdują się w naszej hodowli. Zaczniemy może sobie od samicy Golden Child Motley. Piękna samiczka, piękna odmiana, jedna z moich ulubionych. Cały czarny wąż z fajną poświatą taką. Ala, jakby ktoś wylał na nią benzynę. Piękna samica, w tej chwili na bardzo długiej wylince. Mam nadzieję, że po owulacyjnej, niestety nie jesteśmy pewni, czy do owulacji doszło, gdyż ostatnim czasem troszeczkę rzadziej bywaliśmy na hodowli. Byłoby bardzo miło, gdyby była zaciążona, ponieważ cykły by nam world firsty, także trzymam kciuki. Jedziemy dalej. Kolejną samicą, którą Wam zaprezentuję, jest samica Motley Tiger. Ta już na 100% jest zaciążona, łączona z samcem również Motley Tiger. Obydwa te osobniki są recesywami na Purple Pieta, także spodziewamy się bardzo fajnych młodych Super Tiger, Super Motley, Purple Pietów i innych w mniejszych kombinacjach. Zapowiada się bardzo fajny miod. Samiczka dość spora, myślę, że w granicach 5 metrów plus. Generalnie wredna z niej baba, ale teraz, kiedy jest podczas ciąży, troszeczkę wychillowała. Myślę, że w granicach 50-55 kg, może kapeczkę więcej. Kolejna samica, myślę, że bardzo dobrze znana wszystkim z TikToka. Nasza gwiazdeczka, nasza ikona hodowli, czyli Ultra Tiger Het Albino. Chyba największa samica u nas w granicy 60 kg, może nawet ponad, strzelałbym, że ponad 70. Szacowałem, że waży w okolicach 80, ale aż tyle chyba nie jest w stanie wnieść na wagę. Bardzo wychillowana, naprawdę fajny zwierz. Tak jak mówię, nasza maskotka hodowlana. Mega charakter i piękny wąż. Kolejną samicą, którą Wam zaprezentuję, będzie samica Piebalda. Całkiem długa samiczka, w granicach 5,5 metra, myślę, że okolice 45 kg. Mega szczupła, w tej chwili przedwilinkowa, więc kolory nie zachwycają. Tak jak mówiłem wcześniej, nie bywaliśmy w ostatnim czasie dość często na hodowli, więc mogliśmy przeoczyć owulację, a również jest na bardzo długiej wylince. Już takiej 3-tygodniowej, co wskazywałoby na to, że również jest zaciążona. Miejmy nadzieję, że za chwilkę zobaczymy ją, jak wywraca się na plecy i wygrzewa jajeczka od drugiej strony. Coś pięknego. Piebald to generalnie chyba odmiana, która robi robotę na każdym gatunku węża. Jedna z moich ulubionych również. W tym pokoju znajduje się generalnie 16 terarii, w każdym z nich znajduje się jedna z dorosłych samic. Mamy tutaj Mainlandy, mamy tutaj samice zdwarfione, jednak wszystkich nie będę Wam prezentował, gdyż chciałbym pokazać Wam również inne gatunki, którymi się zajmujemy oraz inne pomieszczenia. Tak więc rzucimy sobie tylko w ten sposób okiem i za chwilę przejdziemy do kolejnego pokoju. Generalnie tutaj znajduje się jeszcze troszeczkę recesywów, czyli dziko ubarwionych pytonów siatkowanych, DH Oxy. Tutaj mamy samicę Albino Golden Child, pod spodem siedzi samica Anthrax, Purple Motley, Ivory, która również w tej chwili jest kryta samcem Arlekina Tigera,
Golden Child Hawksy, Golden Child Phantomy i różne inne pochodne tych morfów. Pomieszczenie, w którym znajdujemy się w tej chwili, jest to pomieszczenie stricte przeznaczone dla podrostków pytonów siatkowanych, czyli holdbacków z zeszłego roku, czyli krótko mówiąc węży wyklutych u nas rok temu. Tutaj mamy cały regał, za chwilę pokażę Wam naprawdę fajne odmiany barwne, które udało nam się pozyskać w zeszłym roku, ale również mamy tutaj sporo węży zbożowych, pytonów królewskich, boa tęczowych. Także będzie co oglądać i już za chwilę wrzucę Wam to w kadr. Pierwszym gadem, którego chciałbym Wam zaprezentować z zeszłego sezonu, jest to samiec Platinium o dziwnej aberracji wzoru. Wykluł się u nas rok temu. Sami nie wiemy, co do końca się stało. Spójrzcie tylko na to ubarwienie i na ten wzór. Wstępuje w wersji Platinium, czyli jest to tak naprawdę sologen. Dodatkowo jest recesywem na Titanium. Jednakże ten gen nie posiada żadnych makerów, więc ten wąż powinien mieć klasyczne ubarwienie, z tym, że kolor, który posiada, powinien zostać. Natomiast aberracja wzoru dużo tutaj namieszała. Spójrzcie na te boki. Praktycznie cały po bokach w strajpie. Coś pięknego. Wykluło się u nas takich węży ponad 10. Wszystkie zostały do dalszej hodowli. Mam nadzieję, że za 2 lata ten samczyk zacznie kopulować i przekaże swoją genetykę dalej. Udowodni, że może z tego powstać coś nowego. Byłoby wspaniale. Rzućcie tylko okiem na to ubarwienie. To jest naprawdę coś niesamowitego. Kolejny osobnik z tego samego łączenia to samiczka Het Titanium, która powinna występować w klasycznym ubarwieniu. To znaczy aberracja wzoru w ogóle nie powinna występować u tej samicy. Rzućcie tylko okiem, jak ten wąż się prezentuje. Jest naprawdę coś niesamowitego. Nie jestem w stanie uwierzyć, że nie da się tego uzyskać i dalej popchnąć selektywnie, by stworzyć coś nowego. Niestety, jak widzicie, ma też push face tak zwany, mocno pcha brak w systemie. Niestety u tego gatunku jest to dość częste. Pytony siatkowane to bardzo, bardzo aktywne węże i za dnia, i w ciągu nocy w poszukiwaniu jedzenia. Pchają dziób po prostu wszędzie. Dodatkowo jest to gatunek stricte nadrzewny. Kochają gałęzie, kochają wodę. To tak tylko bonusowo powiem, ale rzućcie okiem, jak piękny jest ten gad. Samiczka Orange Ghost Stripe w podwójnym kodominancie, czyli w Sunfire Tigerze. Bardzo fajny, recesywny gen. Za młodu te węże są mega pomarańczowe. Robią mega robotę. Później natomiast wchodzą w taki rdzawy kolor. Natomiast kiedy są maluchami, robią naprawdę furorę. Rzućcie okiem, jak ten wąż się prezentuje. Naprawdę bardzo ładna samiczka. Dodatkowo zdwarfiona, więc podwójnie fajnie. I mama waży 26 kg. Mierzy około 3,5 metra. Bardzo fajny gen. Pięknie się prezentuje. Z kolejnego łączenia i z kolejnego miotu Ivory, czyli forma Super Platinium. Również piękny morf. Staram się Wam pokazać głowę tej samicy. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Robi mega wrażenie. Dodatkowo jest ona citronem, czyli hetem na Titanium. Możliwe również, że jest w wersji Titanium, jednak Ivory blokuje wszystkie jakieś wizualne morfy. Tak więc potwierdzić to będziemy mogli dopiero w momencie, kiedy rozmnożymy tą samicę. Kolejnymi wężami, które zaprezentuję, będą Double Hety na Leopard Pieda, czyli podwójny recesyw, Het Titanium, Het Piebald. Jeden w wersji Tiger, drugi w wersji Tiger Platinium. Też naprawdę robią mega robotę. Nie mogę się doczekać, kiedy przekażą swoje geny i kiedy uzyskamy Leopard Piedy. Coś jeżeli chodzi o pytony królewskie. Tym gatunkiem również się zajmujemy, aczkolwiek dopiero zaczynamy z nim raczkować. Kiedyś udało mi się te węże rozmnożyć, jednak nigdy nie przykuwałem jakiejś większej uwagi do hodowli tych węży. Są tu ulubieńce Żanety, także posiadamy ich kilka.
tutaj dwa przykładowe, czyli cynamon piet, niestety przedwylinkowy, więc mega paskudne kolorki, oraz zwykły piet w pos leopardzie. Tak się zestresowałaś? Wow! A wszyscy mówią, że pytony królewskie to takie spokojne węże. Jak do tej pory, to pytony siatkowane są dużo spokojniejsze. Jeżeli chodzi o to, i przyznam się szczerze, że naprawdę mamy dużo więcej agresywnych regiusów, a nie jeżeli pytonów siatkowanych. To taka ciekawostka, jeżeli chodzi o naszą hodowlę. Kolejny bardzo fajny gen, który występuje u nas w hodowli, to oczywiście kombo na Champagne'a. Do tego zestawienia dołożymy sobie jeszcze dwie kopulujące w tej chwili parki i na prezentacji pytonów królewskich może skończymy. Prezentacją zbożowych dzisiaj nie będziemy się zajmować. Chciałbym, żebyśmy uwzględnili tylko jakieś dusiciele. Nie chcę, żeby ten materiał też był jakiś bardzo nudny, więc pokażę Wam kilka osobników, kilku konkretnych gatunków. A węże właściwe może innym razem. A jest ich tu naprawdę sporo, jest co oglądać, ale myślę, że ten materiał po prostu poświęcimy stricte dla dusicieli. Tak więc zapraszam Was do kolejnego pomieszczenia. Kolejne pomieszczenie to pomieszczenie przeznaczone stricte dla dwarfów, czyli pytonów siatkowanych, które są skarłowaciałe. Posiadamy tutaj takich kilka: podwójny recesyw na Oxa i na Pieda, Motley Tiger Platinum. Tutaj znajdziemy pytona tygrysiego Albino Green. Albino w wersji standardowej White. Również kopulująca z samcem. Natomiast te dwa regały, które stoją tutaj, ten po lewej jest przeznaczony dla małych samców pytonów siatkowanych, a tutaj mamy podrostki pytonów tygrysich. Na przykład taki oto labirynt. Dokładnie jest to pyton birmański. Tu znajduje się bardzo dużo węży. Może nie bardzo dużo, ale ten pokój jest najbardziej obszerny. Znajdują się w nim nasze młode z zeszłego roku, które czekają na nowe domy. W tej chwili zostało nam już ich około tylko 15 sztuk. Natomiast jest tutaj dość różnorodnie. Są tutaj pytony siatkowane, pytony czarnogłowe, boa cesarskie. Tutaj na przykład mamy samicę Platinum Sunfire przedwylinkową, więc kolory nie zachwycają. Tu jako ciekawostka znajduje się samica Velvet, czyli Genetic Stripe Tiger z dwoma samcami. Mówi się, że pytony siatkowane bardzo mocno ze sobą rywalizują. Te samce nie wykazywały w tym sezonie zbytnio zainteresowania jakąkolwiek samicą, więc stwierdziliśmy, że wpuścimy je do jednego zbiornika, zobaczymy co się stanie. Zazwyczaj kończy się to mocną bójką i pokąsaniem, jednak te dwa samce nic sobie nie robią, a stymulują się nawzajem. Jeden z nich zaczął pomału działać. Ten, który tutaj się wychyla, to White Piebald, natomiast jego kolega to Motley Piet Het Albino. Niżej natomiast mamy boa cesarskie, samiec, który właśnie wskakuje na samicę i próbuje coś działać. Proszę wybaczyć za niezbyt czyste szyby, aczkolwiek ten wąż dość mocno się stresuje. Z tego też względu staramy się jak najmniej w tej chwili ingerować w zbiornik, żeby tego poziomu stresu u niego nie podnosić. Samiczka to Hypos, natomiast samiec to Hypo Sharp, czyli tak zwany Sanglow. Mam nadzieję, że też coś pokażą w tym sezonie. Dopiero zaczynają działać. Wszystko przydowi, czyli pytony czarnogłowe. Naprawdę niesamowity gatunek australijski, stricte sucholubne węże. Ciekawostką jest to, że podczas jakichś tam zalotów, kiedy przychodzi sezon rozrodczy, samce
sparują ze sobą i rywalizują na śmierć i życie. Gatunek ten bardzo lubi żyć sobie pod ziemią, gdzieś tam w jakichś dziuplach, norach i tak dalej. Charakterystyczne dla tego gatunku jest również to, że ma praktycznie w ogóle nieoddzieloną głowę od reszty ciała. Ten osobnik akurat jest na wylince, jak widzicie, jest bardzo agresywny. Zazwyczaj się to nie zdarza, aczkolwiek teraz ma pewne obawy, słabo widzi. Generalnie te węże bardzo słabe mają wzrok, właśnie dlatego, że żyją pod ziemią. Tak jak widzicie, są dość śmiałe i potrafią raszować swojego przeciwnika, nie obawiają się za bardzo. Charakterystyczna spłaszczona głowa do rycia tuneli, do rycia w podłożu, w ziemi. Dlatego też znajdują się u nas na sejfie, gdyż lubią sobie pokopać tutaj samiczka. Jeżeli mamy samczyka, różni się on troszeczkę ubarwieniem od samicy. Jest to dość często spotykane. Ten wzór nigdy nie należy do tych najbardziej regularnych. Kolor również może być inny, jak widzicie. Samiec już jest bardzo spokojny, nie przejawia żadnej agresji. Naprawdę jest to piękny gatunek, polecam każdemu. Jednak sprawia on troszeczkę problemy w hodowli, z tego względu, że pochodzi z Australii. Młode bardzo często są rozkarmiane na gadach, czyli za pomocą innych węży bądź też jaszczurek. Później jest problem z przestawieniem, także jeżeli ktoś chciałby sobie sprawić takiego gada, polecam tylko i wyłącznie ze sprawdzonej hodowli i dobrze rozkarmionego młodego. Na kolejnej ścianie znajdują się samice, również dwarfy. Tutaj mamy podwójnego recesywa na Oxa i na Pieda w wersji Tiger. Tutaj natomiast fajne trio pytonów siatkowanych, samiec Anthrax Tiger, samica Cow oraz samica Orange Ghost Stripe Golden Child. Wszystkie zdwarfione, także są to co najmniej 5-letnie osobniki. Jak widać, nie należą do największych przedstawicieli tego gatunku. Mega combo, bardzo fajne ujęcie. Została nam jeszcze druga strona. Mamy tam jeszcze rak w systemie, jednakże są one przeznaczone dla troszeczkę większych samców, pytonów siatkowanych, tak jak ten samiec Anthraxa tutaj. On mierzy w granicach 2 metrów, może kapeczkę więcej, chociaż nie sądzę. Tam raczej większość zbiorników jest pusta, więc nie będę już Wam tego prezentował. Natomiast po prawej stronie mogę Wam pokazać jeszcze parę Tigerów, która jest na etapie, że tak powiem, poznawania się. Przed chwilą wpuściłem samca do samicy, który właśnie się jej prezentuje. Reakcja samicy jest niestety dość kiepska. Jak widzicie, wystawiła kloakę. Oznacza to niechęć do kopulacji, także samiec nie będzie miał wcale takiego prostego zadania. Widzę jednak, że samica nie jest jakaś bardzo mocno zdenerwowana, nie przejawia jakiejś agresji, nie przygniata go do ściany, nie bije go z plotami, więc na razie wszystko jest w porządku. Należy takiego samca niestety wyciągnąć i próbować później jeszcze raz dopuszczać. Samica może z czasem go zaakceptuje, jednak na tym etapie samiec jest już skreślony, więc dziś z tego na pewno nic nie będzie. Pod spodem mamy jeszcze mamę zeszłorocznych młodych, czyli double hetów na Leopard Pieda. Bardzo fajna odmiana, która robi robotę na każdym gatunku węża. Proszę wybaczyć nam brudne szyby, ale przy tym gatunku utrzymanie czystości szyb jest to po prostu coś nierealnego. Te węże zawsze brudzą, zawsze puszują, szukają zawsze jedzenia, a teraz jeszcze zrobiło się cieplej, więc naprawdę są na takim etapie, gdzie cały czas żerują. Myliśmy te zbiorniki, czy szyby, zbiorniki to cały czas są czyste, aczkolwiek szyby mieliśmy 2 dni temu i dzisiaj już jest po prostu masakra. Będzie to chyba ostatnia samica, którą Wam dzisiaj zaprezentuję. Wygląda dość słodko, natomiast charakter pozostawia wiele do życzenia. Strasznie wredna z niej baba. Tutaj jeszcze rzucę Wam jedno ujęcie z zalotów. Samiec nie odpuszcza, wchodzi na samicę. Daj znać,
że znajduje się w zbiorniku, jest chętny do kopulacji. Natomiast samica, jak widzicie, macha ogonem. Jeżeli widzicie takie zachowanie u pitonów siatkowanych, oznacza to niechęć do kopulacji i odrzucenie samicy przez samca. Samiec w tym przypadku nic nie zrobi do momentu, kiedy samica po prostu nie zgodzi się na przystąpienie do kopulacji. A szkoda, ale będziemy próbować. Byłoby bardzo fajnie zrobić blond piedy w Super Tigerze. Mam nadzieję, że samica troszeczkę wyluzuje. Spróbujemy ją nakarmić za 2 dni dość obficie. Wtedy wpuścimy samca i może coś się zmieni. W tym odcinku to by było na tyle. Starałem Wam się zaprezentować to, co mogłem. Nie chciałem za bardzo Was zanudzać. Mam nadzieję, że nasza hodowla Wam się podoba. Skupiamy się na wielu gatunkach, ale tak naprawdę naszą domeną, tak jak mówiłem wcześniej, są tylko i wyłącznie pytony siatkowane oraz węże zbożowe. Zresztą tak naprawdę dopiero co zaczynamy raczkować. Mamy nadzieję, że będziemy mimo wszystko w stanie tworzyć dla Was jakieś ciekawe, merytoryczne materiały, które będą spełniać Wasze oczekiwania. Tak więc pozostawiam Wam sekcję komentarzy do dyspozycji. Rzucajcie nam jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć, na jaki temat moglibyśmy nagrać dla Was kolejny film. My w zanadrzu już coś tam mamy, oczywiście gromadzimy sobie materiały od dłuższego czasu, więc te odcinki i tak będą wrzucane, myślę, że na początku średnio raz w tygodniu. Później może częstotliwość się zwiększy, zobaczymy, jak to wszystko będzie przez Was odbierane. Mam również nadzieję, że pojawi się tutaj sporo ludzi z naszego kanału na TikToku. Niech TikTok pokaże, że ma moc. 1,4 miliona to naprawdę sporo ludzi. Także jeżeli jesteś właśnie ty z TikToka, zostaw komentarz, napisz i czekamy na Wasze refleksje, oceny, komentarze. Hejt również jest akceptowalny, proszę śmiało krytykować. Niczego się nie boimy, jesteśmy tylko normalnymi ludźmi. Z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego.